Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Mamy już pierwszy dzień grudnia, a właściwie kiedy Wy widzicie ten film, to pewnie już jest 2 grudnia. Zaczął się mój ukochany, absolutnie ukochany miesiąc, bo po pierwsze w grudniu mam urodziny, a po drugie oczywiście są święta, także już nie mogę się doczekać tych wszystkich świątecznych piosenek, choinek. Ja jestem tak, jedną z tych osób, które uwielbiają ten cały, wiecie, kicz, świąt i tak dalej. I mogę słuchać świątecznych piosenek od listopada, w ogóle mi to nie przeszkadza. Także strasznie się cieszę, że w końcu zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o książkach przeczytanych w listopadzie, czyli podsumowanie listopada. Te moje podsumowania czytelnicze to jest trochę taka sinusoida. Jak w zeszłym miesiącu, to znaczy w październiku przeczytałam chyba 8 książek, tak w tym tylko 4. Nie wiem, zawsze tak mam, że chyba po takim dobrym, urodzajnym miesiącu muszę sobie trochę psychicznie odpocząć od czytania i czytam znacznie mniej. No i tak jak mówię, w tym miesiącu były to 4 książki, 3 w formie papierowej, 1 w wersji elektronicznej. I może przejdźmy już do właściwego podsumowania. Pierwszą z tych książek był taki króciutki poradnik napisany przez Kasię Tusk, czyli Make Photography Easier. Ja muszę przyznać, że czytałam parę lat temu Elementarz stylu, jakoś zaraz po premierze i naprawdę byłam pozytywnie zaskoczona tym, jak Kasia pisze, jakby ciepłe są to książki. I mimo wszystko, jak ważne są tam porady zawarte tak naprawdę. Rzeczy, które mogłyby się wydawać oczywiste, z drugiej strony mnie się one bardzo przydały. Zrobiłam sobie listę takich bazowych rzeczy, których mi brakuje. Jeszcze nie do końca mi to wyszło, ale od tamtej pory staram się kupować tylko właśnie takie bazowe rzeczy, albo może przede wszystkim takie. Natomiast jeżeli chodzi o Make Photography Easier, to tutaj też zaznaczyłam sobie sporo rzeczy, jakichś tam porad dotyczących zdjęć. Na przykład bardzo spodobały mi się porady na temat tego, jak robić zdjęcia na wakacjach, żeby te ujęcia były faktycznie dobre, a nie mieć setek takich samych ujęć, bo ja niestety właśnie tak robię zdjęcia na wakacjach. Że po powrocie do domu mam wrażenie, że wszystkie są takie same i właściwie nie ma żadnego takiego, z którego byłabym naprawdę zadowolona. Ale tutaj jest więcej takich porad, również o tym, jak robić zdjęcia, jak robić dobre zdjęcia telefonem, o tym, jak ważne jest światło. Fajna też była tutaj dla mnie porada o tym, że na zdjęciach najlepiej wychodzą takie naturalne tła, to znaczy jakieś tam, wiecie, sztuczne podłogi czy sztuczne materiały, tkaniny nie wychodzą najlepiej. Najlepiej jest użyć albo prawdziwego drewna, albo na przykład lnu. Także to były dla mnie bardzo fajne porady i strasznie chciałabym mieć taki drewniany blat, żeby sobie go używać właśnie pod kątem zdjęć. Nie wiem, gdzie można taki dostać, może w jakimś Obi albo w czymś takim, w takim sklepie bardziej ogrodniczym. Może uda mi się coś takiego dorwać, bo myślę, że bardzo by mi się to przydało pod kątem Instagrama. Także tę książkę Wam naprawdę polecam. Ona jest taka przyjemna, do przeczytania dosłownie w godzinkę, a może faktycznie jakieś ciekawe porady w niej znajdziecie. Kolejny tytuł to książka, którą często widzieliście za moimi plecami i dostałam o nią dużo pytań, a mianowicie było to Życie na miarę. Jest to książka o tym, jak wyglądają fabryki, w których szyje się ubrania w Bangladeszu. Ubrania, które później idą do wielkich sieciówek europejskich, takich jak H&M, Zara itd., itd. No oczywiście nie wygląda to kolorowo, wygląda to naprawdę bardzo źle. Natomiast łatwo jest nam oceniać, łatwo jest nam mówić, że no to w takim razie może zamknijmy te fabryki i tak dalej, ale z drugiej strony dla tych ludzi praca w tej fabryce to jest być albo nie być. Oni dzięki tej pracy, mimo że to jest praca właściwie niewolnicza, za naprawdę marne grosze, to dla nich jest to jeden posiłek dziennie na przykład, którego bez tej pracy, bez tych pieniędzy z pracy w fabryce nie mogliby sobie zapewnić. Także to jest straszliwe takie koło, które tak naprawdę nie ma końca, bo no, nie widać w tej sytuacji dobrego rozwiązania. Tak naprawdę nawet jeżeli te fabryki zwiększają stawki godzinowe dla osób pracujących tam, to i tak nie dostanie ich ten właściwy pracownik, a na przykład właściciele fabryk. Także no, to jest bardzo ciężka sytuacja i bardzo trudno znaleźć na nią rozwiązanie. Oczywiście, że nie powinno tak być i ta książka jest przerażająca, naprawdę sprawia, że chce się kupować ubrania bardziej rozważnie, bardziej zwracać uwagę na tą metkę i na to, gdzie to ubranie zostało uszyte. Ale z drugiej strony, jak się pomyśli, że i bez tego tym ludziom wcale nie byłoby lepiej, no to jest naprawdę taka sytuacja trochę bez wyjścia. Ciekawe w tej książce jest to, że jej autor, czyli Marek Rabi, rzeczywiście pojechał do tego Bangladeszu. To nie była książka pisana na podstawie jakichś, wiecie, informacji, źródeł znalezionych gdzieś tam w internecie czy gdziekolwiek indziej, tylko on tam był, rozmawiał z tymi ludźmi. Także to jest taki naprawdę żywy dowód na tą sytuację, która ma miejsce w Bangladeszu i która oczywiście nie powinna mieć miejsca nigdzie na świecie. To, co też było tutaj ciekawe, to jakby rozdział o tym, skąd biorą się tak zwane podróbki ubrań, które później można gdzieś tam, wiecie, na wakacjach w Turcji, czy w Tunezji, czy w Egipcie kupić jakiegoś tam Dolce Gabbana, czy jakichś innych projektantów po śmiesznych cenach i my się zawsze z tego śmiejemy. A okazuje się, że to może nie zawsze są podróbki, tylko często to są właśnie ubrania szyte w tych samych fabrykach, w których te ubrania dla wielkich domów mody, z tym, że jakieś odrzuty, bo na przykład miały jakąś skazę, albo coś było nie do końca tak i te rzeczy zostały odrzucone, no a później są właśnie sprzedawane w taki sposób. Także no jest to książka pełna ciekawych, ale też przerażających informacji. Myślę, że to jest rzecz warta przeczytania. Warto po prostu mieć świadomość tego, jak takie koncerny odzieżowe wyglądają, a właściwie jak wygląda szycie ubrań
dla takich koncernów, no bo to jest przerażające i dobrze byłoby, żeby oczy świata w ogóle zwróciły się w kierunku takiego problemu, bo dla tych ludzi to naprawdę nie jest dobre rozwiązanie w momencie, gdy... Zresztą tu jest taka sytuacja przytoczona, że był jakiś tam nastoletni chłopiec, który pracował w jakiejś firmie, był kimś takim w rodzaju asystenta, to znaczy, wiecie, podawał kawę, nie wiem, zamiatał i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście jakieś organizacje zajmujące się prawami człowieka się o tym dowiedziały, zamknęły to biuro, czy co to tam było, już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale nieważne, szczegóły tutaj nie mają znaczenia. Chodzi o to, że ten chłopiec został zwolniony i przez to nie miał za co żyć, nie miał czego jeść. Także no, w tym momencie, mimo że organizacja zajmująca się prawami człowieka się tym zajęły, bo była to osoba nieletnia, która pracowała, a nie powinna, no to jednak bardziej chyba temu chłopcu zrobiły krzywdę. Także tutaj nic nie jest takie do końca czarno-białe, jak nam się wydaje. Trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy i znaleźć rozwiązanie dobre dla tych ludzi, a nie zrobić coś tylko po to, żeby oczyścić własne sumienia. Następnie sięgałam po jedyną książkę z mojego TBR-u na listopad, którą udało mi się przeczytać. Ja jestem beznadziejna we wszelkiego rodzaju TBR-ach. Już chyba nigdy w życiu nie zrobię żadnego TBR-u naprawdę, bo za każdym razem, kiedy je robię, to mimo że na początku wydaje mi się, że mam wielką ochotę na te książki, to potem mam w głowie coś takiego, taką blokadę, że kurczę, no muszę przeczytać te książki, a wcale nie mam na nie ochoty i w rezultacie po nie w ogóle nie sięgam. Także TBR-y jakby działają odwrotnie niż powinny w moim przypadku, więc muszę z nich kompletnie zrezygnować. A książką, którą przeczytałam właśnie z tamtego filmu, który możecie zobaczyć tutaj gdzieś nad moją głową, on będzie, jest The God Jakuba Małeckiego i ja z tą książką miałam naprawdę ciężką przeprawę, bo mimo wszystko, mimo tego, że ten styl jest naprawdę piękny i no to koniec końców ta cała historia jest naprawdę warta poznania i naprawdę jest to bardzo dobra książka, która bardzo mi się spodobała, to pierwsze jakieś 160 stron, ja nie mogłam jej czytać. Zdarzyło mi się nawet, że przeczytałam jeden rozdział i z płaczem dosłownie, ze łzami w oczach, rzuciłam tą książką o podłogę, bo nie mogłam wytrzymać jakby z nadmiaru tych emocji. A o co mi chodzi? Ano o to, że tutaj bardzo dużo jest takich sytuacji, w których opisana jest krzywda wobec zwierząt. Czasem jest to krzywda ze strony człowieka, jest to okrucieństwo wobec zwierząt, a czasem są to takie przypadki losowe, powiedzmy, nazwijmy to, które dzieją się niezależnie od woli człowieka, ale nadal tym zwierzętom dzieje się okropna krzywda i po prostu ja nie wiem, dlaczego Jakub Małecki to robi, czy on nie lubi zwierząt, czy o co chodzi. W Rdzy w całej książce była jedna taka scena dotycząca małych kociąt, natomiast tutaj to naprawdę się pojawiało, miałam wrażenie, że co drugą stronę i dla mnie po prostu tego było za dużo, ja nie mogłam tego czytać, nienawidzę takich rzeczy, po prostu dla mnie to, co mnie najbardziej wzrusza, najbardziej przeraża i to, czego najbardziej nie mogę przeżyć, to jest właśnie krzywda dziejąca się zwierzętom. No i tutaj, szczególnie w tej pierwszej połowie książki, było dla mnie tego zdecydowanie za dużo. Dlatego tak bardzo się z tą książką męczyłam. Ale koniec końców, no jest to przepiękna książka i może nie tyle przepiękna, co bardzo poruszająca. Faktycznie jest podobna do Rdzy, ale jednak dla mnie nadal Rdza wygrywa. Być może gdybym zaczęła od Dygotu, a później przeczytała Rdzę, to Dygot podobałby mi się bardziej, chociaż myślę, że przez te sceny ze zwierzętami może niekoniecznie. Ale no, zdecydowanie jest to Kuba Małecki w najlepszej formie, w najlepszym wydaniu i warto go zdecydowanie przeczytać. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać w listopadzie i z którą również troszeczkę się męczyłam, to Lija gubi rytm. Nie pokażę Wam jej tutaj, ponieważ czytałam ją na Legimi w formie e-booka. Tutaj gdzieś co najwyżej wkleję Wam okładkę tej książki. Jest to tak jakby druga część, albo bardziej może spin-off do książki Simon oraz inni Homo Sapiens Becky Albertalli. I na początku miałam podobne wrażenie jak z Simonem, to znaczy na początku też ciężko mi się było wgryźć w tę historię, ale mam wrażenie, że właśnie to takie jakby zaangażowanie się w fabułę trwało znacznie dłużej niż w przypadku Simona. W Simonie też było tak, że ta fabuła była taka określona, to znaczy ona zmierzała do konkretnego celu. Tutaj mam wrażenie, że nie było tego punktu zaczepienia. Ta historia po prostu sobie płynęła, rozwijała się bardzo powoli, coś tam się działo, ale jakby nie było takiego konkretnego momentu, do którego ta historia zmierzała. I chyba to mi się nie do końca podobało, bo przez to nie mogłam się wciągnąć w historię Lii, mimo że koniec końców oceniłam ją podobnie jak Simona, to znaczy 3 na 5 gwiazdek na Goodreads i bodajże 6 na 10 na Lubimy Czytać. Także to była taka książka fajna, ale bez szału jak dla mnie. To, co było ciekawe, to na pewno to, że ta książka porusza również ważny temat, to znaczy biseksualizm. Tak jak Simon poruszał temat homoseksualizmu, tak tutaj Lija jest osobą biseksualną i właśnie o tym w dużej mierze jest ta książka, o tym, jak takie problemy przeżywają nastolatki, jak oni próbują się dopasować do tego, wiecie, nastoletniego świata. Wiadomo, że nastolatkowie potrafią być okrutni, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jakie mają obawy, jakie wątpliwości. Także to jest, myślę, dobra książka dla nastolatków, zresztą obydwie te książki. Myślę, że Becky Albertalli pisze właśnie takie książki ważne w tym kontekście, w kontekście takiej tolerancji. I naprawdę myślę, że nastolatkom warto te książki polecać. Ja tak jak mówię, może do końca zachwycona nie byłam, ale doceniam jakby wartość tych książek. Także też uważam, że warto je przeczytać, szczególnie jeżeli jesteście młodzi.
No i to by było na tyle. To są te książki, które udało mi się przeczytać, plus Lija Gubirytm, której nie mogę Wam pokazać, tak jak mówiłam. Dajcie znać, co Wam udało się przeczytać w listopadzie i jakie książki planujecie na grudzień, bo jestem bardzo ciekawa, czy w grudniu sięgniecie po takie typowo świąteczne lektury. Ja nie wiem, chyba bym chciała troszeczkę się w taki nastrój wprowadzić. Z drugiej strony nie wiem, czy to zrobię, bo znowu nie chcę sobie nic planować, bo znowu wyjdzie jak z moimi wszystkimi TBR-ami. Także może nie będę tego robić, a co wyjdzie, to zobaczymy w podsumowaniu grudnia. I to właściwie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie go do końca. Zapraszam Was oczywiście na swoje social media, to znaczy przede wszystkim na Instagrama, bo tam dzieje się najwięcej, na Facebooka, na grupę na Facebooku Literackie Sezonki. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! We got too much time to kill, like pigeons on the windowsill.